Marcelina Kilian. Marcelina nie relatywizuje rzeczywistości. Nie mówi, to jest moja praca, osądź widzu należy do ciebie. To jest osoba zdecydowana, wie czego chce. Łukasz Kawon. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Człowiek wielu talentów. Maluje, fotografuje i rzeźbi. Łukasz opanował do perfekcji umiejętność przekazywania gry, uczuć i subtelnych przeżyć duchowych. Justyna Mądro. Pseudonim artystyczny Hiena. Duży talent i niezwykle ciężka praca. Dążenie do celu w sposób przemyślany i precyzyjnie zaplanowany. To zorganizowanie pozwala Justynie na wszystko. Na naukę ze świetnymi wynikami i na tworzenie rysunków, które tak jak ona są przemyślane od początku do końca. Bartłomiej Gazda. Hej, to stąd. Irena? W oparciu o intuicję i niesamowitą wrażliwość plastyczną kreuje własny świat. Jest wszechstronny technicznie. Podstawowymi materiałami, w których pracuje, są drewno, granit strzegowski, metal. Maja Markulis. Brawo, jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale rzadko tam była. Częściej można ją spotkać w innym wymiarze. Tym bardziej cieszymy się, że jest wśród nas dzisiaj ciałem i duchem swych prac. Jej dzieła przenoszą nas w metafizyczny wymiar przedmiotów i ludzi. Stara lampa i stara kobieta opowiadają swoją historię. Maciej Kaszczyk. Zapraszamy. On jest na polu. Nie, Maciej, liczyłem na ciebie. Maciek tworzy swoje rzeźby, wykorzystując różne materiały i techniki rzeźbiarskie. Jego ulubionym materiałem jest czarny ton. Już sam materiał niesie ładunek emocjonalny. A jeśli wpadnie w ręce Maćka, zaczyna się bardzo. Janusz Kasperowicz. Gdańszczanin z urodzenia, a przedstawiany z miłości. Do żony Marek. Wszystkim znane jest przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. Jednak dla fotoreportera było to błogosławieństwo. Janusz potrafił przekuć chwile pełne rozpaczy i grozy na opowieść o ludzkiej solidarności. Potrafi stworzyć przytulną przestrzeń wokół siebie. Zapewne gdyby czas mu na to pozwolił, drewniane elementy jego domu biłyby się roślinnymi ornamentami albo wyzierałyby na nas swoimi gębami. Sławek zdaje się widzieć w kawałku drewna oczy, które na niego patrzą. Chwilę nałóż Berylis. Filmowiec. Technik, informatyk, malarz, czyli nasz Leonardo. Tworzy niedługo, ale dużo. Jest zdyscyplinowanym adeptem sztuki. Wiele mądrza się, słucha i analizuje. Wszystko, co dobre, przenosi na obraz. Oczy z jego prac są żywe i bacznie obserwują świat, jak on sam. Mało jest miejsc w Polsce i Europie, gdzie nie
stanęła noga, a raczej nie zajechał rowerem Staszek Helowicz dla znajomych Heluś. W swojej pasji podróżnika spełnia się w 100%. Odkrywa miejsca, o których już dawno zapomniano. Mało tego, odkrywszy jakiś kawałek ziemi niczyjej, nieznanej, drąży temat, znajdując nazwiska ludzi i historie związane z tym miejscem. Ostatnio odkrył dla nas Jana Wnęka, pierwszego lotnika, polskiego Ikara z Odporyszowa. Nie ma w Europie masywu górskiego, którego Staszek by nie zdobył i nie utrwalił tego na kliszy aparatu fotoaparatu. Dusza artysty wyrywa się z Adama i próbuje przelać jego wizję na rozmaitych płaszczyznach. Kto go zna, ten wie, że język jego giętki na każdy temat wiersz potrafi stworzyć. Ojciec Kraszt. Człowiek, który wszystkich wokół zaraża zamiłowaniem do sztuki. Jego uczniowie mają w nim maestro, któremu zawdzięczają nie tylko umiejętność patrzenia szeroko otwartymi oczami na świat, ale także nieprzebrane pokłady.
Cześć. Też chcę coś tworzyć. Akurat nie teraz. No jak wena, to wena. Thank you.
wojna w moim życiu, w tym dwie światowe. Muzyczki. To musisz przybyć na miejsce, żeby usłyszeć w takim razie. Jak o 17, to przyjedziecie, to zdążycie. Tak, tak. Nie, o 17 się zaczyna. Co mała?
Jak się ma bohater naszego romansu? Niestety nie najgorzej. Dzień dobry. Panie prezesie, chciałbym pana zapytać o to, jak pan myśli, czy ta wystawa będzie udana? Panie prezesie, bardzo proszę. No, no, daj głos. Znaczy, proszę dać głos. Wypluć gumkę, no, no. Najbardziej wymowny jest... Cześć. Znamy się mało, więc może ja bym powiedział parę słów o sobie najpierw. Urodziłem się w Mokini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w drugiej połowie lipca właściwie. Dokładnie 17 lipca. No, to tyle może o sobie na początek. Czy są jakieś pytania? Thank you.
Dobry wieczór Państwu. Ogarniam wszystkich sercem, ale nie wszystkich wzrokiem. Dlatego zapraszam naprawdę bliżej tutaj. Proszę podejść, proszę wejść śmiało. Zapraszam tutaj naprawdę bardzo serdecznie do przodu. Jest tutaj naprawdę sporo miejsca. Zachęcam. Bardzo proszę, żeby tutaj Państwo przeszli. Myślę, że będzie nam troszkę przyjemniej, gdy będziemy bliżej siebie. Panie prezes. Miło nam jest powitać Państwa na wernisażu twórców Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Oręcinę. Przywitał Państwa kwartet smyczkowy w składzie. Martyna Weryńska, altówka. Aleksandra Niewiadomska, skrzypce pierwsze. Karolina Jędrychowska, skrzypce drugie. Ewelina Kokoszka, kontrabas. Jesteśmy gośćmi pani Renaty Nagawieckiej, właścicielki pięknej i klimatycznej willi Biluszówka. Dziękujemy ogromnie za udostępnienie budynku artystom i nam tu wszystkim obecnym. Miło nam widzieć pośród nas pana senatora, pana Władysława Ortyla, którego serdecznie witamy. Witamy wszystkich zaproszonych gości. Chcemy z tego miejsca podziękować Nadleśnictwu Tuszyma, szczególnie panu Markowi Szczurowi za wydrukowanie katalogu wystawy. A w dalszej części wieczoru usłyszymy koncert kwartetu smyczkowego w repertuarze muzyki klasycznej, a po nim nastąpi prezentacja załogi Oręciny. W tym czasie można spojrzeć na ściany, na których są prace naszych kolegów. Thank you.
zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami bohaterów dzisiejszego wieczoru. Marcelina Kilian. Marcelina nie relatywizuje rzeczywistości. Nie mówi, to jest moja praca, osąd widzu należy do ciebie. To jest osoba zdecydowana, wie czego chce. Nie głaszcze nas iluzją. To brawo. Jest natomiast z nami kolejny bohater dzisiejszego wieczoru, Łukasz Kawon. Będziemy prosić tutaj wszystkich wyczytywanych. Tak, tak. Jest absolwentem Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Człowiek wielu talentów. Maluje, fotografuje i rzeźbi. Łukasz opanował do perfekcji umiejętność przekazywania gry uczuć i subtelnych przeżyć duchowych. Ucieka od banału rejestracji rzeczywistości w kolorze. Jego czarno-białe zdjęcia wydają się tajemnicze, lecz są zarazem pogodne i świecą własnym wewnętrznym światłem. Wydają się zakorzenione w codzienności ludzkiego doświadczenia. Wiele jego zdjęć kryje taktowny żart i autoironię. Łukasz, czekamy na jeszcze. Justyna Mądro. Pseudonim artystyczny Hiena. Duży talent i niezwykle ciężka praca. Dążenie do celu w sposób przemyślany i precyzyjnie zaplanowany. To zorganizowanie pozwala Justynie na wszystko. Na naukę ze świetnymi wynikami i na tworzenie rysunków, które tak jak ona są przemyślane od początku do końca. Wie, co chce narysować i osiąga ten zamiar w sposób zadziwiająco precyzyjny. Hiperrealizm ma we krwi i w dłoniach. Ubiegłe lato spędziła na cmentarzach powiatu mieleckiego. Stąd pseudonim artystyczny. Inwentaryzując zabytkowe nagrobki i zbierając materiały do książki, która mamy nadzieję, że za rok o tej porze będzie gotowa. Justyna studiuje budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej i na pewno kiedyś domy przez nią zaprojektowane będą tak piękne, doskonałe i magiczne, jak kwiaty na jej pastelowych rysunkach. Bartłomiej Gazda. Dopowiedź. Hej, to stąd. Irena? W oparciu o intuicję i niesamowitą wrażliwość plastyczną kreuje własny świat. Jest wszechstronny technicznie. Podstawowymi materiałami, w których pracuje, są drewno, granit strzegowski, metal. Zakres jego zainteresowań jest rozległy. Zajmował się renowacją wnętrz sakralnych, wykorzystując technikę rzeźbiarską i kowalską. Jest ekspertem od cmentarzy wojennych. Zajmuje się renowacją zabytkowych grobowców. Jest twórcą Przecławskiego pomnika pomordowany w Katyniu i Twerze. Niezwykle cenny z punktu etnograficznego jest fakt, że zainteresował się zanikającym rzemiosłem, jakim jest kowalstwo. Człowiek niezwykle pracowity i uparty w dążeniu do celu. Jeśli ktoś powiedział, że coś jest niemożliwe, to na pewno nie był to Bartek. Maja Markulis. W realu jest studentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, ale rzadko tam bywa. Częściej można ją spotkać w innym wymiarze. Tym bardziej cieszymy się, że jest wśród nas dzisiaj.
ciałem i duchem swych prac. Jej dzieła przenoszą nas w metafizyczny wymiar przedmiotów i ludzi. Stara lampa i stara kobieta opowiadają swoją historię. Tu nie ma przypadkowej linii, cienia czy ruchu pędzla artystki. Staje się ona niejako kronikarzem rzeczy i postaci, które chcą do nas przemówić. I tylko Maja może się z nimi skontaktować, bo przecież ona nie jest z tego świata. Zjawia się od czasu do czasu jak duch albo manitu, by przekazać nam pocztę z zaświatu. Korzystajmy z okazji, jest dzisiaj wśród nas. Porozmawiajmy, popatrzmy w oczy. Maciej Kasz. Ale jest na polu. Nie, Maciej, liczyłem na ciebie. Maciek tworzy swoje rzeźby, wykorzystując różne materiały i techniki rzeźbiarskie. Jego ulubionym materiałem jest czarny dom. Już sam materiał niesie ładunek emocjonalny. A jeśli wpadnie w ręce Maćka, zaczyna przemawiać. Raz przywołuje obrazy z dzieciństwa w postaci Pinokio, innym razem dotyka kontekstu egzystencjalnego jak Uwięziony sokół czy Chłopiec bez twarzy, a innym znów razem bawi jak choćby wykonana w drewnie jabłoni świnka. Materiał i technikę rzeźbiarską autor traktuje równorzędnie. Wykorzystując elementy, jakie stworzyła natura, Maciek je przetwarza, niejako uosabia. Nawiązując do bólu, samotności, uwięzienia, przemijania, bezradności i bezruchu. Łamiąc kamień, drewno i stal, twórca wciąż przekracza granice tradycyjnie pojętej rzeźby, uzyskując niebanalne rozwiązania. Janusz Kasperowicz. Gdańszczanin z urodzenia, a przesławiany z miłości. Do żony Mary. Wszystkim znane jest przekleństwo. Obyś żył w ciekawych czasach. Jednak dla fotoreportera było to błogosławieństwo. Janusz potrafił przekuć chwile pełne rozpaczy i grozy na opowieść o ludzkiej solidarności. Będąc w środku wydarzeń, uwiecznił na kliszy czarno-biały obraz walki dobra ze złem. Jest to zaledwie kilka sekund z dwóch lat, 1987 i 1988 roku. Jednak doskonały warsztat reporterski Janusza pozwala nam zobaczyć pełny obraz wydarzeń z ziemi gdańskiej, które przecież były decydujące dla nas wszystkich, także tu obecnych. Sławomir Gazda. Zapraszamy. Wykorzystując snycerstwo, potrafi stworzyć przytulną przestrzeń wokół siebie. Zapewne gdyby czas mu na to pozwolił, drewniane elementy jego domu wiłyby się roślinnymi ornamentami albo wyzierałyby na nas swoimi gębami. Sławek zdaje się widzieć w kawałku drewna oczy, które na niego patrzą i pewnie dlatego dorabia do nich głowy różnych postaci. Dotychczasowe swoje prace wykonywał z potrzeby serca i dla własnej satysfakcji. Teraz po raz pierwszy prezentuję część swojej twórczości. Ireneusz Weryński. Filmowiec, technik, informatyk, malarz, czyli nasz Leonardo. Tworzy niedługo, ale dużo. Jest zdyscyplinowanym adeptem sztuki. Nie wymądrza się, słucha i analizuje. Wszystko, co dobre, przenosi na obraz.
Oczy z jego prac są żywe i bacznie obserwują świat, jak on sam. Irek kocha piękno w każdej postaci. Dlaczego? Dlaczego wszyscy się śmieją? Dwa słowa jeszcze. Jeszcze nie wszyscy. Było zanieczenie głosu, żeby wszyscy wiedzą, jak piękno. Lubisz, żeby się zadumali. Irek pracuje w trudnej technice olejnej, która wymaga benedyktyńskiej cierpliwości i szacunku do materii. Dąży do doskonałości. Wie, czego chce. W wielu sytuacjach jest po prostu niezastąpiony. Mało jest miejsc w Polsce i w Europie, gdzie nie stanęła noga, a raczej nie zajechał rowerem Staszek Helowicz dla znajomych Heluś. W swojej pasji podróżnika spełnia się w 100%. Odkrywa miejsca, o których już dawno zapomniano. Mało tego, odkrywszy jakiś kawałek ziemi niczyjej, nieznanej, drąży temat, znajdując nazwiska ludzi i historie związane z tym miejscem. Ostatnio odkrył dla nas Jana Wnęka, pierwszego lotnika, polskiego Ikara z Odporyszowa. Nie ma w Europie masywu górskiego, którego Staszek by nie zdobył i nie utrwalił tego na kliszy aparatu fotograficznego. Cechą jego twórczości fotograficznej jest niezwykła znajomość pejzażu i szybkie uczenie się nowych miejsc, odkrywanych na mapie dzięki licznym podróżom w czasie i w przestrzeni. Obserwacje i wrażenia stapiają się w kompozycje niepowtarzalne i magiczne. Staszek to żywy przykład tego, że marzenia mogą się urzeczywistnić. Adam Kopacz. Zapraszam. Dusza artysty wyrywa się za Adama i jego wizję na rozmaitych płaszczyznach. Kto go zna, ten wie. Na każdy temat wiersz potrafi stworzyć. Okolice jego dzieciństwa i młodości na karty papieru przelane ołówkiem i okoliczne zamki wydłubane w płaskorzeźbach. Sękaty korzeń czy kawałek drewna kryje w sobie potencjalnego Jezusa frasobliwego czy ptaszka śpiewającego na gałęziach. Lub siewce, który zbliża nas do naturalnego rytmu przyrody. Wojciech Kaszub. Człowiek, który wszystkich wokół zaraża zamiłowanie. Jego uczniowie mają w nim maestro, któremu zawdzięczają nie tylko umiejętność patrzenia szeroko otwartymi oczami na świat, ale także nieprzebrane pokłady cierpliwości i czasu. Prezentowany dzisiaj satyryczny cykl bajek przenosi nas w świat fantazji. Używając tylko ołówka, potrafił stworzyć niezwykły klimat. Ukazuje wizje i pasje związane ze swoimi przyjaciółmi. Kto zna jego obrazy, z pewnością zauważył, że dominuje w nich czerń. Kolor ten pomaga się skupić na przekazie artysty, który inspiruje nas do sięgania w głąb siebie. Zwraca uwagę na trudne aspekty życia. W obrazach Wojtka wyraźnie widać inspirację obrazami Dudy Gracza. Pobrzmiewa w nich Memento Mori, powraca motyw Vanitas. Uzewnętrznia się przez swoje prace, ale nie odkrywa się do końca. Emanuje z nich coś dobrego, bo widać w nich jego samego. Kto miał szczęście na swojej drodze spotkać Wojtka, mógł doświadczyć tego, co najlepsze w człowieku. Natomiast stojąc oko w oko z jego pracami, możemy pełnymi garściami czerpać z jego bogatego intelektualnie i duchowo wnętrza. Dobrze wiemy, że gdyby nie ty, nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Dlatego mówimy, dobrze, że jesteśmy.
wszyscy dzisiejsi twórcy, którzy przedstawiają swoje prace. Mamy nadzieję, że będą się Państwo dobrze czuć wśród dzieł współczesnych nam tu i obecnych artystów. Jednocześnie zapraszamy do korzystania z bufetu. Bardzo serdecznie. Koło bufetu leżą foldery, także tam można znaleźć jeszcze kilka słów o naszych twórcach, z tym, że wypowiedzianych już przez nich samych. Można ich zabrać ze sobą. I proszę zabrać ze sobą, tak, bardzo proszę. Natomiast w sali tutaj, na wprost mnie, jest księga wpisów. Bardzo byśmy prosili, jeśli to możliwe, o jakieś słowo komentarza do dzisiejszej wystawy. Są tam wizytówki, bardzo proszę zabrać i bardzo chętnie będziemy po prostu kontaktować się z Państwem, jeśli będziecie mieć Państwo takie życzenie. My na pewno bardzo serdecznie zapraszamy do współpracy ze stowarzyszeniem. Zapraszamy do oglądania prac naszych kolegów i koleżanek. A ja chciałbym jeszcze podziękować Kasi i Staszkowi za pięknie przygotowane prezentacje. Naprawdę super. Dziękuję. Zapraszamy do zwiedzania, do rozmawiania, patrzenia sobie w oczy. Nie tylko nie? W tej sali. Już dziewczyny ubierają. Zapraszamy teraz do korzystania z przestrzeni. Tyle. Nie, tak nie może być. Nie wiem, do domu trzeba wyjechać. Ireczku, proszę cię przystąpić. Proszę, zapraszamy. A po co? Nie. Ale świetnie Thank you.